SkillsPoland to tak naprawdę największe wydarzenie branży zawodowej w Polsce. To połączenie biznesu, instytucji publicznych z tym, co najważniejsze, czyli ze szkołami branżowymi i z uczelniami technicznymi. To tak naprawdę pokazanie, że branża zawodowa to przyszłość, o czym dobrze wiemy, bo przecież tego potrzebuje rynek pracy, ale przede wszystkim chcemy iść w kierunku nowoczesnych systemów szkolenia, nowoczesnego rozwoju i pokazania, że to może być atrakcyjne, że to może być podobne do współzawodnictwa sportowego, i zachęcić młodych, żeby po prostu szli tą drogą. Bardzo wdzięczni Politechnice, na której się spotykamy, za otwarcie dla nas i to, że możemy tutaj te dwie konkurencje realizować. Tomasz Rogala, ekspert główny edycji specjalnej konkursu z murarstwa. Otrzymaliśmy dość dużo prac. Wszystkie prace wyróżniały się wysokim poziomem, więc wybranie 6 osób, finalistów było dość trudne. Zadecydowały tak naprawdę szczegóły w odpowiedziach o szczególnych finalistów. Ja myślę, że to nie przypadkiem, że poręczono nam organizację SkillsPoland, edycja specjalna w budownictwie i w murarstwie. Z prostej przyczyny. Pani rektor jest budowlańcem, dziekan jest budowlańcem i nie tylko, bo jest murarzem z zawodu. Z tego tytułu my się po prostu na murarstwie znamy. Ja myślę, że to jest bardzo fajna promocja, szczególnie naszego kierunku budownictwo.